Kochani, zapraszam Was do obejrzenia wideo, na którym mam zdecydowanie za krótką spódniczkę. Bardzo Was za to przepraszam, ale jest to wina ekipy realizacyjnej, która była w 100% męska. Chłopaki, pamiętam. Słuchajcie, jest to wywiad wideo z Robertem Rutkowskim, terapeutą, u którego na kozetce faceci zastanawiają się, czy wybrać żonę, czy może kochankę. Z tego wideo dowiecie się, dlaczego mężczyźni zazwyczaj nie wybierają kochanek i co może zrobić żona, która już wie, że jest zdradzana, ale której zależy na ratowaniu małżeństwa. Zdecydowałam się na publikację tego wideo, ponieważ po publikacji wcześniejszej rozmowy z Gosią Daniszewską o byciu kochanką odezwały się do mnie dziewczyny, które opowiedziały mi o swoich związkach. Uznałam, dziewczyny, że jestem Wam winna kontynuacji tego tematu. Zapraszam. Czy jest jakaś energia, która jest w stanie przytrzymać mężczyznę przy swojej dojrzałej kobiecie, gdy pojawia się na horyzoncie młoda rywalka? Dojrzały mężczyzna, który zostawia swoją dojrzałą partnerkę dla młodej kobiety, to jest taki schemat. Tylko, że tutaj często nie ma happy endu. Dużo częściej nie ma happy endu niż w tym pierwszym. Powiedz mi coś o tym, bo ja znam to z tej drugiej strony. Tu jest takie założenie, że nowość jest wartością samą w sobie. Że nagle wchodzimy z innego punktu. Ja mam taką, mam przykład, przychodziła do mnie kobieta, 37 lat, można powiedzieć, dojrzała kobieta, która weszła w romans dokładnie na takich zasadach ze swoim szefem, z dużej firmy. Ale lata wcześniej, rozumiem. Lata wcześniej, który to pan w innym mieście w Polsce, żona, dzieci, duża firma, zresztą rodzinna, więc ta żona w tej firmie z tym mężem, no i ta zakochana, tam kilkanaście lat różnicy w tym, że swoim szefie, no banał, prawda, no to przecież Harlekin, kanał Romantika. Tylko, że to przestaje być śmieszne, jak dotyka żywego człowieka, bo ta moja klientka, ona się autentycznie w całości w ten związek zaangażowała, nie miała ochoty być romansem i takim romansem nie była, ponieważ ten mężczyzna się również w niej zakochał. Ja już daruję całą historię, całą opowieść, generalnie również jak na nudnych filmach, takich trochę tragikomicznych, pan nie chciał zakończyć relacji z żoną. Dlaczego? Nie ten jeden konkretny. Dlaczego faceci nie odchodzą do kochanek? Bardzo często, że to wymaga wyjścia z pozycji mistrza do pozycji ucznia. No czyli bo tutaj mam, bezpiecznie znam, tak? A znane, tutaj nie wiadomo, co będzie. Tu jest niewiadoma. Znaczy, już pomijam tak praktyczne powody, jak w tym wypadku, kiedy chodziło o firmę, że w ogóle no, perspektywa rozwodu, dzielenie majątku, straty finansowej, to są lata boksowania i naprawdę niewielu znam facetów, którzy by się chcieli, choćby dla najbardziej wyszukanego, wysublimowanego, orgastycznego seksu, w to pakować. Tym bardziej, że po dwóch latach tak naprawdę to, co było nowe i fascynujące, staje się jakby znojem. Znaczy, nagle jest kalka, tylko że ja mam 15 lat więcej, a jestem w tej samej sytuacji, jak byłem 15 lat, 30 lat wcześniej. Więc niewielu facetów chce w to wchodzić. Ci faceci, którzy stworzyli nowe związki z młodymi kobietami, to są farciarze, krótko mówiąc. Być może ludzie, znaczy znowuż jakby powiem o sobie, bo ja mam żonę o 20 lat młodszą, z którą jestem w tej chwili już 17 lat, mamy dziecko. Tworzymy dojrzały związek, można powiedzieć. Ja wiem, dlaczego to się nam udało, bo ja akurat Aśkę poznałem w momencie takim, w którym już byłem mężczyzną, a nie gnojkiem. Facetem, który już przestał jakby rozumieć, znaczy przestał wierzyć w to, że istnieje seks bez zobowiązań. I powiem to, może mi ktoś nie uwierzy, mam do tego bardzo osobisty stosunek. Nie wszyscy muszą mi wierzyć w moje słowa. Ja naprawdę się zakochałem. W pełni się zakochałem. Ja głęboko wierzę w to, że jeżeli coś się kończy. Ale odchodziłeś do Aśki od jakiejś innej kobiety? Nie. Ja miałem. No to tutaj byliście uczciwi, powiedzmy, tak? Znaczy, to jest kwestia taka, że jeżeli miłość jest prawdziwą miłością, a nie tylko naszą halucynacją, to ona się nigdy nie skończy. Po prostu się nie skończy. Myśmy się z Aśką rozstali na pół roku, jakby przeze mnie, bo ja jakby nie chciałem z nią być. Ona zawalczyła troszkę o mnie, tylko jakby po tym pół roku, kiedy ona znowu stanęła na mojej drodze, ja byłem też troszeczkę w innym punkcie i ja uświadomiłem sobie, że ja jestem gotów.
Aczkolwiek też nigdy nie wiemy, czy aby na pewno ta moja gotowość nie jest z kolei moją halucynacją, prawda? No ale ten czas, w którym teraz jesteśmy, dowodzi, że jednak, no mówię, użyję słowa, które jest kluczowe. To jest pewnego rodzaju szczęście, pewien fart. Ale spróbujmy, Robert, w tej historii wejść w dwie role. Najpierw w rolę dojrzałej żony, dojrzałej kobiety, której wydaje się, że ma bezpieczne gniazdo. Tak. Wie, jak będzie wyglądało jutro, oczami wyobraźni tak. Już chowa swoje wnuki. Mhm. No i partner się zakochał. Tak. W młodej panience. Tak. Co ona może zrobić z twojego doświadczenia gabinetu? Kiedy to udawało się, kiedy ten mężczyzna zostawał przy żonie? Albo czego nie powinna robić, by nie wypchnąć go do tej młodej dziewczyny? One istnieją jako siksy. Przede wszystkim sobie odpowiedzieć na pytanie, czy będzie w stanie wybaczyć, jeżeli, bo on, no, w większości przypadków ci mężowie wracają do tych kobiet, ale tych, których rzeczy nie były wyrzucane przez okno na ulicę. Które nie wyrzucały, tak? Tak, no jakby chętnie wracamy do kobiet, które nie pozbawiły nas szacunku do samego siebie i godności, czyli nie padły jakieś zdania, słowa będące ostatecznymi. Ponieważ bardzo łatwo jest z miłości wejść w fazę nienawiści. Mam przypadki w gabinecie, kiedy mężczyźni wracają do swoich kobiet. Natomiast jakby to też teraz żyjemy w czasach, kiedy to nie tylko mężczyzna zdradza, ponieważ żyjemy w pewnej już kulturze coraz bardziej galopującego feminizmu i kobiety są coraz bardziej wyzwolone. De facto czasami na swoją zgubę, bo sądzą, że więcej im można i że można na przykład oszukać biologię i oszukać jakby też instynkt samozachowawczy. I bardzo często kobiety, mam też takie pacjentki, które zostawiają swoich gemoniowatych mężów. Po prostu mężów, którzy właśnie uwierzyli w to, że jak się poddadzą, to spełnią oczekiwanie jego partnerki, bo moja partnerka chce ode mnie, żebym był ciepły, kochany, miły, cudowny, wspaniały. Natomiast jeżeli mężczyzna robi to kosztem swojej ekspresji, na przykład mówi, kochanie, dobre, to w takim razie nie pójdę z kolegami, nie wiem, na mecz, na piwo, przysłowiowe oczywiście, wydaje mu się, że on buduje związek, może się okazać odwrotnie, że on jakby rezygnując z siebie de facto, ten związek naraża na wielkie niebezpieczeństwo. No dobra, czyli taka żona powinna nie suszyć mu głowy, być cierpliwa, łaskawa. Jeżeli naprawdę chce się go pozbyć, to niech tak robi. I to jest wtedy jakby niech robi awantury. Niech robi awantury, niech ciska przedmiotami, niech histeryzuje, bo na pewno wywoła poczucie winy. A tam, gdzie jest poczucie winy, nie ma już powrotu do związku, dlatego że nie możemy z kimś być na Boga z litości. Nie istnieje formuła bycia z kimś z litości, to się nie sprawdzi. Owszem, on zostanie na rok, dwa, ale w końcu nie zniesie tego. Miałem przedwczoraj pacjenta właśnie z taką sytuacją. To teraz spróbujemy wejść w drugą rolę. Mhm. Kochanki. Co może zrobić kochanka, albo czego nie powinna robić, by ten mężczyzna był z nią? Tak. Wiesz co, znowu się trochę powymądrzam i tak zacznę z pozycji takiego mądrali, proszę, że najlepiej jest z góry wiedzieć o fakcie, że będę zawsze drugą. I odpowiedzieć sobie na pytanie, czy mi to odpowiada, że chcę być drugą. Bo jeżeli mam partnera, który ma żonę, jest uwikłany w jakieś zobowiązania, no to mogę już sobie a priori założyć, że będzie naprawdę ciężko, może być dramatycznie nawet, ponieważ choćby słyszeć, że tam mi się nie udaje, tam jest słabo, ale tam mamy dzieci, tam mamy interesy i tak dalej i możemy jako kobieta, jako kochanka sądzić, że on tam oczywiście wszystko uporządkuje. Natomiast ta moja klientka, która do mnie trafiła, zakochawszy się w swoim szefie, również liczyła na bazie tego, co on mówił jej, ten jej partner, kochanek, będący uwikłany w jakąś fatalną, bardzo nieudaną relację ze swoją żoną i oczywiście to miało być rozwiązane jak najszybciej. Nie zostało rozwiązane przez 7 lat. I najciekawsze jest to, co się działo, kiedy on przyjeżdżał tutaj do Warszawy, do niej. Oni już byli w wieloletnim związku, ale to już pokazuje absurdalność tej całej sytuacji, bo oni już się nie spotykali w hotelu na seks. Oni się spotykali w hotelu po to, żeby razem wspólnie poleżeć i telewizję poglądać. Ja to słyszałem od kobiety, która była taką kochanką. I właściwie ona błagała mnie wręcz, prosiła, żebym ja jej pomógł wyjść z tego związku.
bo ona była już kompletnie bezradna, bo ona nie chciała już w nim trwać, ale jednocześnie była uzależniona od tego. Rujnowała swoje życie. Kompletnie. Więc na początku warto sobie powiedzieć, gdy się jest kobietą, gdy się już zaczyna być kochanką, że będzie bardzo ciężko, jeżeli jestem drugą. Jak wyjść z takiego związku? No najlepiej w niego nie wchodzić, ale już jak się weszło, bardzo często nie sposób sobie z tym poradzić samemu, więc absolutnie formuła pomocy terapeutycznej jest niezbędna. Że to są właśnie rzeczy specjalistyczne, za nie się płaci w gabinecie, ale tak. Delikatna podpowiedź. Kobietom jest łatwiej, bo mają przyjaciółki, bo mają dużo większą łatwość. Daj spokój, przyjaciółki, wiesz, naprawdę... Znaczy inaczej, drugi człowiek. Umówmy się, drugi człowiek. No, znaczy nie ma jednego wzorca przyjaciółki, są różne przyjaciółki, nie ma tylko głupich przyjaciółek. Są też przyjaciółki, które umieją wesprzeć, a nie się wymądrzać. Bo tu chodzi o bliskość, chodzi o to, żeby mieć świadomość, że ten dostarczyciel tej oksytocyny może być również drugi człowiek, który nie jest kochankiem, prawda? Czyli chodzi o to, żeby zamienić dilera, krótko mówiąc, żeby tym dilerem dostarczającym oksytocynę czy fenyloetylaminę nie był tylko i wyłącznie ten kochanek, ale również drugi człowiek, więc na przykład wtedy można się poprzytulać. Jak wam się podobało? Moim zdaniem Robert to fascynujący rozmówca. Rozmów z nim będzie więcej. Zapraszam was do lajkowania i do subskrybowania. Pa!